Nie działa. Nie działa. Nie działa, więc postanowiłem zajrzeć tam oczywiście do środka. Zobaczyć, co tam się dzieje. To jest silny MS390 3-4 kW, czyli chyba 4-1 konia bodajże. Czyli taka mocna już piła, że tak powiem. Chociaż nie jest w pełni profesjonalna, ponieważ ten korpus tutaj nie jest cały metalowy, tylko jest z tworzywa jakiegoś tam, z jakiegoś kompozytu. Jeśli chodzi o moc, to jest już tak bardziej profesjonalna, ale wykończenie. Ogólnie fajna, sprawuje się dobrze, mam już ją kilka lat. I to jest pierwsza właśnie usterka. Tam zaglądałem do środka i okazało się, że jest tam do wymiany taki plastik. Już go zdążyłem zakupić. Tak to mniej więcej wygląda. No, tu jest taki panel, jakby. I tutaj właśnie ten plastik się zużył. Zaraz go wyjmę, pociągnę, pokażę. O. Tu się starł ten plastik. W lewej ręce trzymam plastik zużyty, czyli taki wytarty, a w prawej dłoni trzymam nowy. No i tu się starł na końcówce ten plastik. On tutaj był. O, tutaj w ten sposób założony. O, i gdy się pociągało, to on tu o te zęby zaczepiał i się pociągało, powodował rozruch maszyny. No, ten plastik właśnie zakupiłem, zaraz go tu wymienię, no i powinno być dobrze, powinna maszyna gwizdać. Dobra. Zobaczymy. No, też się nazbierało troszeczkę już tego dziadostwa. Warstewka się taka nakleiło się wszystkiego. To by było normalnie nie w moim stylu, gdybym tu nie zajrzał. Jak widzę, że coś się popsuło czy coś, zawsze muszę, kurde, zaglądnąć do środka. A nuż się coś uda naprawić. No i tak w tym przypadku kupiłem tylko jakiś kurczak tu wlazł. Kurde, wynocha stąd. Małe kurczaki są przejebane, bo kurwa przełażą przez te, przez dziury w siatkach i kurwa no wszędzie. Kurwa mać.
przeważą wszędzie kuźwa, bo są małe i ten. I sobie robią wycieczki po całym podwórku, kurde, oddzielone tam mają swoją część, kurczaki, no ale one sobie przeważą, kurde. Zobaczymy, co się dzieje. Czy usunąłem usterkę w prawidłowy sposób? No to coś, kurde. A. No. To nie tu zaczepia, tu na bokach, tylko zaczepia tu ośrodek. Ten plasticzek, który trzeba było wymienić. No. Nie chodzi. Nie śmiga. Coś jest nie tak. Tu założyłem źle. Tu założyłem źle tą zawleczkę i nie chciało łapać. Ponieważ tutaj jak się pociąga, o, to ten plastik, o, nie wiem czy widać, ten czarny plastik się przesuwa, o. I on wtedy łapie tam w środku kółko tutaj i powoduje rozruch maszyny. O, jeszcze raz. Tu założyłem źle tą zawleczkę, tą, tu, dałem ją na odwrót, a ona powinna być tak, o, dokładnie, także jeszcze raz, jak pociągam sznurkiem, to ten plastik się przesuwa, o, do tej ścianki i wtedy załapuje o to koło, o, teraz będzie dobrze. No i teraz łapię za każdym razem, teraz łapię już za każdym razem. O, dobra. No spróbujemy, nie? Teścio. Tutaj widzę. Dobra. Gra. Uwaga. O. No, już maszyna wyczyszczona. Kilka słów jeszcze o budowie. Tutaj jest jakiś przycisk dekompresyjny. Tutaj blokada tego koła zębatego, który napędza łańcuch. O. Koło zębate. Tutaj takie dwie śruby, na to się nakłada prowadnice. Pomiędzy nimi jest śrubka do regulacji napięcia łańcucha. To jest tłumik, taki śmieszny. Linka rozruchowa. I tutaj zbiorniczki. Zbiorniczek benzyny. Zbiorniczek z oleju, z olejem do smarowania łańcucha. Jest zawsze taka zasada, że jak się dolewa któregokolwiek z płynów, to zawsze uzupełnia się obydwa. Można powiedzieć, że ważniejszym płynem jest olej do smarowania łańcucha. Ponieważ jeśli zabraknie benzyny, to nic się nie stanie, po prostu maszyna stanie. Ale jeśli zabraknie oleju do smarowania łańcucha, a nadal będzie benzyna i maszyna będzie pracować, to po prostu zniszczy się prowadnica i łańcuch. No, przypuszczam, że może to prowadzić jeszcze do jakichś tam innych uszkodzeń.
Zawsze się uzupełnia obydwa płyny. Z tym, że gdy nalejemy do pełna tego i do pełna tego, to najpierw skończy się benzyna. Tak jest po prostu skonstruowany ten sprzęt, że najpierw kończy się benzyna i zawsze zostaje oleju. Po to właśnie, żeby nigdy taka sytuacja nie nastąpiła, żeby na sucho szedł łańcuch. Zakręcamy. Ja naładę gaz. I tu jeszcze jest pokrywa taka. Mamy filtr powietrza, taki prowizoryczny. Też go wyczyściłem, bo też był cały zakurzony tymi trocinami, tym wszystkim. No, tam jest świeca. I właściwie to byłoby chyba na tyle. Jeszcze tylko założę tą prowadnicę w łańcuch. No, to jest akurat 53 prowadnica. Mam tu jeszcze taką 35. Ona była w zestawie, jak kupowałem. No, ale dokupiłem jeszcze taką dużą prowadnicę. No, żeby tak poradzić sobie z większymi drzewami. Również. Dobra, a tu jest taki mały bolczyk. Po środku prowadnicy trzeba w niego wprowadzić. Zakręcamy śrubką. Nie do oporu, tylko tak dokręcamy. Dobra. No. Łańcuch wygląda, że jest nawet dobrze naciągnięty, może nawet za bardzo, ponieważ zawsze jak się dokręca już do końca tak mocno te śrubki, to on jeszcze się naciąga. Wiadomo, tu jest właśnie ta śrubeczka, w tej chwili można regulować, czy bardziej. O, teraz jest bardzo luźno, teraz widać, że się łańcuch, o, widać, że się naciąga. No, teraz tak z takim luzem trzeba lekkim zrobić. No, jeszcze troszeczkę. O, i teraz jak to dokręcę, to on się jeszcze troszkę naciągnie. Ja nawet z umiarem, ale to musi być dobrze dokręcone. No. No, tak. Troszeczkę jest za mocno, bo powinno tak luźno chodzić. On się troszeczkę jeszcze naciągnie oczywiście. W miarę pracy się naciągnie. Ale jest troszeczkę za mocno. Trzeba będzie poluzować śrubeczki, leciutko popuścić i dokręcić. Łańcuch, wiadomo, kręci się w tą stronę. Łańcuch. No. Jest za mocno naciągnięty łańcuch i tak nie chce luźno chodzić. Wiadomo, w tą stronę się kręci łańcuch, więc zębami musi być w tamtą stronę, żeby ścinał, a nie ślizgał się. Dobra.